Ja jestem Vertes, witam was w kolejnym odcinku z naszego tutaj parkura Paradise, dokładnie tak, trójeczka oczywiście, może zagramy jeszcze w parkour Paradise dwójeczkę, jedynkę, ale to będzie od was zależało, od ilości łapeczek w górę właśnie pod odcinkami z tej oto mapki. I zaczynamy co? 71 level na tej mapie, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie, zobaczymy czy będzie jakoś mega fajnie gładko, czy może jednak nie, dobra, tutaj zaskoczyłem sobie. Jednak żyję, myślałem, że może być przypał, jak nie trafię do wody, ale jednak nie, jednak żyjemy, tutaj jest jakieś łóżko i musimy rozkminić, co tutaj robić. Dobra, z tego co widzę, to musimy iść w podziemia, tylko nie wiem jeszcze dokładnie, aha, po co. Dobra, już chyba wiem po co, mamy założyć tutaj elytrę i sobie polecieć. No chyba tutaj z tego wychodzi, no tak, bo elytra mi się właśnie skończyła, także dobra, polecieliśmy i zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Z tego co widzę, mamy tutaj skok na 4 kratki. A nie, to nie był na 4 kratki, okej. Dobra. Oj, lewitacja. I zgadnijcie, kto właśnie umrze. Ja pierdzielę, naprawdę. God damn it. Ta lewitacja troszeczkę źle działa. Powinna działać z jakimś tutaj, no nie wiem, opóźnieniem. Dokładnie tak, bo jak widzicie, źle się wejdzie na miejsce. I już jak się spadnie, to jest przypał. Dobra. Ale da farta to zrobiłem. Bo zapomniałem elitrę założyć, a tu jednak wleciałem. Dobra, bombowo. Lecimy. Dobra, teraz już wleciałem na maksa speedem tutaj. Dobra, i widzicie, idealnie wylądowałem. Czekajcie, tutaj coś przestawię, bo koło myszki było. Ciach. Tutaj? Okej, widzę, że tutaj latamy pomiędzy poziomami. Zobaczcie, 72, 71. Równie dobrze mógłbym tutaj zaskoczyć sobie na dół. Coś ogarnąć, ale nie. Ja to zrobię tak, jak to zrobione być powinno. Czyli na slime bloki. Woo! Okej, zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. O, kolejna elytra. Dobra, aha, tędy mam przelecieć. Dobra. O, jeszcze w portal. O nie! Nie trafiłem! O nie. O nie. Trochę za nisko poleciałem. No nic. To jest, pamiętajcie, zawsze pierwsza runda to jest taka rozgrzewka tutaj w Parkour Paradise, jak tutaj nagrywam, żeby się przyzwyczaić. Bo już tutaj chyba, nie wiem, ponad tydzień nie grałem na tej mapie. Także muszę się tutaj rozruszać. Dokładnie tak. Ale jako, że już tutaj wszystko wiem, to już teraz powinno pójść normalnie, gładko, elegancko i będzie jumpreza. A jak? Zobaczcie, jak mi fajnie idzie. Lecę sobie. Proszę bardzo. Tutaj zakładamy. I od razu odpaliłem elytrę i wlecę w to idealnie. Aha, tak. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Czemu to widziałem jakby bikona przez chwilę? Nieważne. Ale z tego co widzę, to muszę tutaj po piasku skakać. Bo tylko to mi się rzuca w oczy tak na dobry tutaj, taki ładny początek. Oh yeah! Ciap, okej. Olawa, dzień dobry. I na razie. świetnie. Dobra, co teraz? O, schodzimy niżej. Woda. Okej. Jest, dobra. No i tak właśnie przeszliśmy sobie tutaj poziom. Okej, ja tutaj widzę drabinkę, to od razu się w sumie na taką drabinkę teraz pokieruję. God damn it, nie trafiłem. Jeszcze raz. Wow. No nie, no serio, musiałem... Czy ja mam odpalonego autojumpa? Nie, wyłączony jest. To ja nie wiem, o co chodzi. Mi się wydawało, że sama mi postać skoczyła, a tu jednak podświadomie wcisnąłem spację. Taki byłem. Tak się to robi normalnie. Okej, tutaj teraz w to miejsce. O nie, to jest na podwyższeniu. Jest, dobra, wbiłem się. Naprawdę tam był klocek, a ja go nie zobaczyłem. O nie, w dobrym miejscu stałem. A tak, i teraz spadnę. God damn it, głupie drzewa, nie lubię drzew na parkurach. Pyk. No nie, naprawdę, kurde. Jak już coś zrąbać, to już zrąbać trzeba po całości.
No i gdzie teraz mam teraz iść? No, cały level od początku. God damn it. Normalnie. Aj, kurde. Miał być tamten level na rozgrzewkę, jak widzicie. Ja tu się jeszcze nie rozgrzałem, kurde, Vertus. Kiedy ty ostatnio parkoura skakałeś? Tydzień temu. Dobra. Ciach. Tutaj wejdźmy dokładnie tak. I teraz weź, że traf. No iś, nie trafił. No i naprawdę teraz muszę powtarzać. God damn it, co za głupi level, głupie drzewo. Już nienawidzę drzew w Minecrafcie. Nie, po prostu jak zobaczę u kogoś na creepsach drzewo, to minus 100 na 10. Wszystko przez parkurowe drzewo. Dobra, i teraz tutaj. I tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, dobra, dobra. Weź, że teraz traf. O, dobra. I teraz trzeba, o właśnie, właśnie. Tak myślałem, że to jest jakieś podwyższenie. Ho, poszło. Jest, dobra. Progres, progres. Idziemy do przodu. Idziemy do przodu, tylko co dalej? No chyba tutaj. Nie chcę sfejlować, żebym się nie wracał znowu. Tutaj na pewno nie. Aha, tam jest przejście. Tam się muszę jakoś dostać. Dobra. Dobura, dobura, dobura. Wbijam tutaj, wbijam tutaj. I tutaj, i tutaj, i tutaj, i... I... No na pewno nie tutaj. Co kto rozkminił z tym levelem? On jest głupi jakiś. Na to mam się wbić? Tak bym tam wskoczył, nie? Tylko jak się na to wbić? Co to ma być? Co tu się wyprawia tak właściwie? Bo czegoś tutaj nie widzę. To nawet nie chcę przeskoczyć, bo tu wiecie, nad sobą coś mam. To tak nie warto skakać. Ale zazwyczaj w takich miejscach jest coś takiego małego, ukrytego. To średnio najeżdża idzie zauważyć. A to ma duże znaczenie, gdzie trzeba iść teraz w tym momencie. Stąd jakby pójść. Da się tutaj w ogóle wyżej wbijać, czy nie? Może to o to chodzi, żeby się gdzieś tutaj wyżej przebić. O! Dzień dobry. Ha! Okej, okay. Tak jak mówiłem, coś gdzieś jest ukryte. Co chce mnie strollować. Aj, kurde. Dobra, ale ważne, że się tutaj dostaliśmy. Oj, bardzo ważne. Bardzo ważne. Oj, teraz dolecę. Super, dobra. Wreszcie po tamtym levelu. Uff, bo był głupi. Strasznie był głupi. Naprawdę, masakra jakaś. Masakra, masakra, masakra. Co, w górę? No jak, kurde, co mam tak cicho? Dajmy sobie to tak. A, bo ja mam tutaj na 1%. Czekajcie, bo pewnie coś mnie tutaj mocno wkurzało. Albo kij zostawię. Tutaj w sumie muzyka jakaś grała wcześniej. To niech sobie będzie. Ojej, jestem wyżej. Za chory level, zobaczcie. Jakieś klocki. Tu się nawet nie wbije. Dobry. Aha, tu byłem wcześniej, tak? I tu jest najprawdopodobniej przejście. Hop. No okej. Okay. Pyk, pyk. No ty dziadu. Nie trafiłem. Jak to tak jest? No. Serio? Dobra, widzę, że to chyba trzeba na spokojnie zrobić, bo jak ja się śpieszę i raszuję, to właśnie nie wychodzi. Shulker box. Hop. Elo. Ja widzę kolejnego shulkera. Pyk. Pyk. O ty dziadu. Pyk. Pyk. Dobra, teraz tutaj. Pyk. I na drabineczkę. Pyk. Ło. Okej, nawet mnie nie wybiło tak właściwie, ale to wiecie. To nieważne. Ciach, portal. Okej, czyli jesteśmy dalej w tym samym miejscu, tyle że na górze. Hop. 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 Ne, nalejcie, nalejcie. Czyli tam do drzewa było po prostu jakieś takie... niedorobione, że tak powiem. Chyba tutaj, z tego co ja widzę. Ciach. Ciach. No nie, no naprawdę. Kurde.
Ja tu myślę, że za pierwszym sobie plecę elegancko. Z takiego speeda tu, jak widzicie, no ze speeda lepiej nie skakać. A może tu bym próbował zamiast tutaj? No nic, przetestujemy. Aha, okej. Okay. Jak ja uwielbiam skoki w parkurach, gdzie się leci za daleko. To jest po prostu rage'owe wciul. Nie no, tam trzeba wskoczyć, jak nic. Jak nic, kurde. Dobra, wbiłem się na lajcie. I jesteśmy, dobra. Podziemie jakieś. Dobra. Z tego co widzę, to będą przypałowe skoki tutaj strasznie. Bo zobaczcie. Bo jest daszek, który najprawdopodobniej mnie tutaj powkurza troszeczkę. Ale postaram się, żeby mnie aż tak nie wkurzał. Dobra, póki co jest git. Jest. Dobra, poszło za pierwszym, wow. Okej, okay. już się bałem. Tu już z wejścia widzę, gdzie mam skakać. Oczywiście. Jak to drugie skoki nie wchodzą. Hop. Dobra, jestem tutaj i... Aha, na drabinkę. Okej, okay. A ty co tu się pojarasz? Chyba tutaj mam się wbijać, czy mam tutaj na drzewko? No, nope, zdecydowanie mam wpaść do ognia. Co i w podziemia znowu, god damn it. I znowu sufit, jak ja nie lubię tych skoków sufitowych. Dobra. Oh shit, na ostatnim skoku. To właśnie najbardziej załamuje, kiedy już myślicie, ale fajnie, ale super mi wyszło, ale ekstra, pyk. I na początek, jak tam ci się skakało, poskacie jeszcze. Dobra. No co jest z tym nie tak? Wcisnąłem od razu shift, a to nie. Kurde. Może to jest, żeby strollować i to tak naprawdę jest bezużyteczne, ale... No wątpię, żeby twórca zrobił coś bezużytecznego. A, bo tu widzicie, jak się skakało, to się failowało. Teraz nawet nie wyskoczyłem. I się złapałem. Dobry tip, jakby ktoś pytał. Dobra. Tak. Okej, okay. I co, i teraz to? Mam stąd wyskoczyć, rozumiem? Hoppa! Okej, okay. 78 level. A, tu jest slime block. Już chciałem dziwny skok wykonać tam. Ale to było zbędne. Dobra, tu też będzie slime block, też super. Oh yeah. O kurde, tutaj jest jakiś wyćwiczony. Znaczy wyćwiczony, wykminiony i widzę, że już jest dziwnie wykminiony, okej. Ale spoko, nie jest tak źle, uważam, nie jest tak źle. Bo można to ładnie wykonać dosyć szybko. Po prostu trzeba się dalej wybić. Się wybiłem dosyć wcześnie, żeby w to nie trafić. Pyk. Elegancko i kolejny level. Ale spoko. Spoko. Jak najbardziej gitownie. Pęk, pęk. Pęk, pęk. Pęk. O kurde, kaktusy. Aj, kurde, spacja nie weszła. God damn. Na szczęście dosyć łatwo się tam było dostać. Także wiecie, bez lipy. Bez lipy, ale jednak i tak kaktusy pozostaną największymi hamami w historii parkoura. Bo na kaktusach to nigdy nie można polegać, no dosłownie, no nigdy. Niby coś z nimi wychodzi, ale często jest tak, że coś nie wychodzi. Pum, pum, pum. Okej. Okay. A, nie, stój, ale bym zleciał. Dobra. Hop. Hop. Kurde, żadnego checkpointa nie było do tego momentu. Ja pierdziele. Troszkę przypał. Dobra, co my tutaj mamy? Pyk. O, jeszcze znika. Okej, okay. Challenge accept. Cięk. I bez lipy. Okej, kolejny niewidzialny parkour. Tylko od razu się domyśliłem, o co chodzi. Także punkty dla mnie.
pęk, pęk, pęk. Okej. Okay. O! O! Dobre, dobre. Normalnie pomyślałbym, że to grawitacja. A tu proszę, to taki parkour. Ciekawy pomysł. Z drewiankiem. Ciach, ciach, jakieś kurde labirynty tutaj parkurowe. Okej, okay, lecimy. Top speed, kurde. Top speed, tu wszędzie drabinki widać, nawet nie ma co się zastanawiać, kurde. Idę tutaj, idę tutaj, idę tutaj, zobaczcie, tutaj, tutaj. Ciach, ciach dla rozpędu, ciach. I teraz może być przypał. Albo i niekoniecznie. Pęk, pęk. To jest fajne, bo jak się gdzieś failuje, to można nie wypaść, ale gdzieś spaść, gdzieś po prostu, gdzie jest całkiem możliwa opcja skoku dalej. Także jak najbardziej gitownie wykonane. Wow. Było blisko do sfailowania. Ale nie. Pyk. Pyk. Hop. Hop. Okej. Okay. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Hoppa. Hoppa. Elo. Hoppa. No, fajny level pokminiony. Aby sobie poskakać w różne strony świata. Hop. Hop, dzień dobry. Taka dziura zawsze oznacza jedno, żeby do niej wbić. Ciach, ciach, ciach. O, wow. Ale bym wypadł przez chwilę. Hop, hop. Gdzie to dalej, gdzie to dalej, gdzie to dalej? Tutaj. Hop. Okej, okay, i mamy level hashtag. Hashtag. O. Aha, okej, okay, hashtag czasowy level. Dawaj. Wow, tego się nie spodziewałem, że to przeżyję. A teraz będę pewnie się palił milion lat. O, dobra, już się spaliłem, już się spaliłem. Dobra, muszę czekać na odpowiedni moment. I wtedy szybko w drogę. Dawaj, jest. Dobra. Dobra, dobra. Sobie zajdę tak. Nie, no nie, no spacjo, naprawdę. W tym momencie się nie wcisnęłaś. God damn it. Kurde, tak już dobrze szło. Dobra. Wcześniej wciskaj spację, albo inaczej nie wchodzi. Okej, spoko. No, w tej klawiaturze dosyć ciężko spacja wchodzi. To dlatego. Dobra, ciach. Ciach, super. Aha, będę musiał stamtąd się wybić. Dobra, czekamy. No gdzie się pod... Naprawdę. No, ważne, że teraz mi się uda przeskoczyć. Teraz muszę poczekać. Nie, nie, nie. Ten ogień lubi skok zrąbać, także ja tutaj czekam. Kuźwa, mogłem do lawy spaść. Bym się poczuł identycznie. Naprawdę. God damn it, co za głupi level. Dobra, mam pomysł. Double jump. Jest okej. Okay. Okej. Okay. I okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oż ty w mordę. Uff, dobra, na szczęście mi się udało tutaj wbić. Jaka masakra. Już się bałem, że po prostu. Nie wiem. Coś będzie bardzo nie halo tutaj. No to na szczęście. Nic takiego tu się nie da wskoczyć, nic takiego się złego nie odwaliło. Tu wskoczę. Dobra. Dzień dobry. Drabineczka, spoko. Myślałem bardziej, że tu będzie jakieś zejście pod ziemię, ale okej. Okay. Hop, hop, hop. A teraz gdzie? Chwila, moment, tu gdzieś jest droga. Jakaś tako, jakaś takoś tajnie ukryta. Nie, to przed chwilą byłem. Chwila, bo czegoś znowu nie widzę. Coś mnie tutaj prankuje. Wiem. Wiem.
Czekajcie. Uff, dobra. Poszło, bo właśnie to zauważyłem, sam nie stwierdziłem, aha, dobra, czyli tu nigdzie nie wbiję wyżej. Naprawdę. Ej, co ja zrobiłem, bo sam nie ogarniam, co ja zrobiłem. Skupiłem się na tym, żeby powiedzieć to, co zrąbałem i w końcu sobie za lekko skoczyłem, ja pierdziana. Co za dno. Dobra, dobra, teraz się skupiać, teraz się skupiać. Tak, na poprzednich odcinkach się skupiałem i wychodziło, a teraz dzisiaj jakoś sobie tu na za dużym chillku tak podbiłem, że kurde. Ostatni odcinek mi za łatwo poszedł, to teraz po prostu sobie poskaczę i będę myślał nad tym, co powiedzieć, a nie jak skoczyć. Tak, a co? A co się będę, nie? Hop. Hop. Dobra, fokus. Tu zrąbałem? Aha, bo to raz, dwa, trzy i w górę to tak jak cztery. Dobra. Okej. Ciach, ciach, ciach. Aha, to drzewko widzę, że mogę się wbić. Ciach, ciach, ciach. Uff, dobra. Super, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Ojej. Chodźmy na te, bo one się tutaj z góry już mi rzucały, że wow, że są potrzebne do skakania tutaj. Hop, hop. Elegancko, elegancko, elegancko. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Pyk, 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 tutaj. Skakać tutaj i próbować stąd, czy od razu próbować? Jak to mówią, próbuj od razu. Dobra, tu widzę, że będzie trzeba wrócić, jak się sfajluje po lianach. Czyli inaczej mówiąc, musimy iść tutaj. No, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak mówią, tak trzeba robić. Dobra. Hops. Ojej. O, cześć, kaktusy. Na szczęście to te łatwe kaktusy. Także nie ma się czym przejmować. Trzeba po prostu skakać. Ciach, 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 ciach. Ojej. O, pamiętam tą tabliczkę z levelu 50 któregoś. No tu widzę lawę. A tu widzę przejście do kolejnego miejsca. Czekajcie, tam się wchodzi w górę. Slime block, niedobrze. Później się wchodzi po drabince. Tutaj nie wbije, czyli jak po drabince wbije, żeby skakać od razu tutaj. Tyku, tyku, tyku. Chwila, bo to jest jeszcze niżej, to będzie jakaś drabinka wcześniej. Aha, czyli tu na górę też się wbije później. Pyk, 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 na drabinę, pyk, 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 do wyjścia. Dobra, czyli tutaj będę musiał sobie pokminić, czyli po drabince tutaj, na to, pyk, 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 tak jak już wcześniej pokazywałem, tylko co jest przed drabinką? Jeszcze niżej. Aha, tutaj jest jakaś kmina, czyli tu pewnie będzie lewitacja. Niedobrze, że będzie lewitacja, bo to może mi zrąbać wszystko. Ale po lewitacji będzie taka kminka. Dobra, damy radę, damy radę. Start level! Lećmy, lećmy, lećmy. Cały czas przed siebie. Cały czas przed siebie. Gdzie trzeba skakać, to ja lecę. Rozumiem, że teraz musimy jakieś kółeczka kręcić. O, fuck. Dobra, dobry początek, dobry początek naszego levelka czasowego, kolejnego numer 2. Bardzo niedobrze, że to czasówka. Oj, bardzo niedobrze. Myślałem, że to tylko... No naprawdę, halo! Dzisiaj mam kompletny jakiś dzień strasznego failowania, jeśli chodzi o skoki. Nie o same, nie wiem, żeby doskoczyć czy coś, a ogólnie o wybicie się. To takie mam dzisiaj problemy. Jeśli chodzi, żeby zrobić wyskok, to robię... Klikam za późno. Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego, bo zmieniłem klawiaturę, bo w poprzedniej klawiaturze, kurde... Ta spacja chodziła tak pięknie, że to jest masakra. A teraz, żeby wcisnąć spację, to ja muszę użyć siły, dosłownie. Ciach, 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 ciach. Ciach. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Dobra, zarąbiście. Epicko, 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 epicko.
Fuck. Aż się oplułem, goddammit. Normalnie. Nie będę bił nowej klawiatury, wiecie o co chodzi. Ciach. Dawaj. No znowu to samo, goddammit. Co jest? Jak sobie teraz myślę, że kurde, za późno klikam spację, żeby wyskoczyć, tak jak wcześniej widzieliście w tamtych etapach, to teraz klikam o tyle za wcześnie, że mi nie wychodzą skoki. Noż ja pierdziule. To jest najgorsze, że jest w tych czasówkach taka presja, żeby to zrobić od razu, że to masakra. Masakra. Ale spoko, ja dam radę. To jest prosty level, naprawdę, Vertes. Nie wiem, czym ty się tutaj przejmujesz. To jest tak prosty level, że kurde, to jest chyba najprostszy level z całego tego parkura. A ty kurde, nie wiem, narzekasz, że ci się skoki nie wychodzą. Co to ma być, Vertes? Ale to jest bardzo proste. Właśnie tak. Tutaj, teraz. Właśnie, mówiłem ci, że to jest proste. Właśnie, dokładnie tak. Nie przejmuj się niczym. To jest najprostsza mapa parkour ever. Dokładnie tak. Przychodzisz ją za pierwszym razem. Nie ma innej opcji. No halo, jest. No już mnie tutaj odbić. Widzę drabinkę, chętnie skorzystam z pomocy przyjaciela drabinki. Dokładnie najprostszy level parkoura ever, znany ze wszystkich wszechczasów, ever, forever. O, drabinka, super, troszkę mnie tutaj przyspieszy w górę moją trasę. Zarąbiście. Tutaj kolejna drabinka, zarąbiście, wykorzystam tako jako tako na skróty. Uff, tak, zarąbiście, oh yeah, bardzo prosty level, najprostszy level parkour świata. Dawaj. Jest, dobrze, że użyłem rozpędu. Dobrze, bardzo dobrze, lawa mnie dogania, niedobrze i najprostszy level świata pokonany, oh yeah. O, tak, i co, już tam nie idzie lawa? No, zatrzymała się, czyli co, ja tu już mogłem spokojnie sobie skakać, bo ona się zatrzymała. Ej, ty kurde. Zawsze wkurzające skoki. God damn it. Teraz jeszcze jakieś leśne parkury mi dali. Okej. To widzę, że liście co chwilę przeszkadzają, także mam na uwadze, że muszę się wybić ale nie, chociaż tutaj nie było, a sobie tak wyskoczyłem. Pytanie, tutaj czy tutaj? Tu jest to, tu takiego nie ma. Dobra, wygrałeś. Hello. Ho, dobry. Yo, madafaka. No nie, i od początku. No normalnie, no i patrz, to była już końcówka. O kurde. O kurde. Dobra. Próbuję raz jeszcze i mam to przejść. Dokładnie tak. Mam to przejść. Inaczej tak się nie bawię w takie gry. Ciach. Dobra, to jest sufit. Dobra, to takiego sufitu za to nie ma. No czemu? God damn it. Za szybko się wybiłem. Nie wiem po co nawet. Pomyślałem sobie o tamtym skoku dalszym i sfailowałem. God damn. A ja dzisiaj chciałem po tym nagrać takiego trudnego parkura. Naprawdę trudnego parkura. Pewnie się dowiecie o co chodzi. Jutro. A to kurde, mi jak takie skoki nie wychodzą, to ja się boję podchodzić do tamtego parkura. No ale nic, trzeba będzie. Dawaj. Uff, okej. Tuk. Jest! Ojej, już w locie widziałem, że mi się uda. Widzicie? Dobra. I ostatni jump. Jest! To wcześniej widziałem. Dobra, mamy przed sobą level 88. Już widzę, że mamy prawie pół godzinki. No już, no pół godzinki będzie, jak się pożegnam. Także ja już kończę. Dzięki za oglądanie odcinka. Jeżeli wam się podobał, stawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Właśnie tak, to był Parkour Paradise trójeczka. 88 level. Może w kolejnym zakończymy już tutaj granie, albo i nie. Nie wiem, co mnie czeka. Zobaczymy. Także dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Żółwik. Uuu.